Niechaj złe moce ześlą mi model, abym mógł go zrecenzować. Och, piekielne bestie, ześlijcie mi Lego do recenzji. Moce ciemności, ześlijcie mi zestaw do recenzji. Atomówki. Moce ciemności. Serio? O, kreator. Ekspert. Białe ludziki. Moce ciemności. Nie zawiodę was. Ale atomówki też przyjmę, także jakbyście mogli zostawić obok łóżka w nocy. Jak Mikołaj to ten, to będę wdzięczny mocy ciemności. Zatem pójdźmy w komnaty recenzji mroku, zła i zniszczenia. Witajcie na mrocznym ołtarzu waszej duszy poświęconym Lego. Tu, wśród czarnych świec i okultystycznego dymu, będziemy oglądać te cudo, które wymyślił sam Pan Ciemności, czyli lądownik księżycowy, zesłany przez demony. Podobnie jak zesłane zostały atomówki, ale o tym potem. Zapraszam na recenzję. Cieszę się, że czarny pan pozwoli mi ubezpieczyć mieszkanie od pożaru. Tak, oto jest mroczne pudełko. Jak widzicie, mrok tego pudełka jest przytłaczający. Słowem, na dzisiaj będzie mrok, przygotujcie się na to. Pudełko w większości mamy pomalowane na cudowną czarną czerń, ale z boku mamy takie odcienie karmazynowej nocy. Tak, wiem, że to nie ten kolor, ale... Tak się prezentuje nasze mroczne pudełko. Ma jakieś tutaj wesołe jeszcze znaczki, ale omijmy tę wesołość znaczków. Z tyłu piękny portret tego, co możemy zbudować. Jak zwykle nostalgiczne wspomnienia i trauma, które wynika z tego, iż nie ma możliwości zbudowania czegoś innego. Nie mam propozycji, jak to było w tych starych pudełkach. Och, ubolewam nad tym, a serce me się kraje tysiącem łez oraz ostrzy wbijanych w najciemniejsze, najmroczniejsze rejony mojej duszy. Uff. Ale idźmy dalej. Z boku wygląda to tak. Kolejne mroczne zdjęcie, mroczne teksty, dzięki którym możemy przywołać najmroczniejsze demony mroku. Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Czyż nie brzmi to niczym odgłos przywoływania najmroczniejszych demonów, które tkwią w samej duszy diabła Belzebuba? Ewentualnie w innym języku. Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Uomo to del maszynerii negro. Ale po japońsku to ja już nie przeczytam. Aż tak mroczny to nie jestem. Jedyne co mogę przeczytać to... Tentacle hentai bukakei. Na tym się skończyło, dziękuję. Z boku jeszcze jakieś tu dodatkowe ostrzeżenia przed przywoływaniem mroku. Coś po rosyjsku, czyli pewnie wódka była w środku. I części, które są potrzebne do odprawienia tego mrocznego rytuału. Sporo części. I to jest nasze pudełko. Co kryje w środku ta nikczemna puszka Pandory? Zobacz. W środku pudło skrywa... te oto szatańskie wytwory worków. Każdy ponumerowany. Niestety nie dostajemy trzech woreczków z napisem 6. Jakbyśmy dostali 3, to moglibyśmy ułożyć 666. Ale... ten kto zna matematykę, ten zna moc, gdyż... 4 plus 2 daje nam 6. Podwajamy, czyli mamy już 666 i dodajemy jeszcze jeden,
czyli 666. To znaczy poprzednio było 66, bo 2. To jest wyższa demoniczna matematyka. Trzeba być wieloletnim okultystą, aby zrozumieć podstawy wyższej numerologii szatańskiej. Właściwie to pójdźmy dalej. Poza workami jest coś jeszcze, ale pozwólcie, iż je odłożę. Poza workami, które dalej wydają odgłos, właściwie pozwólcie, że je sprzątnę. W mrocznych czeluściach opakowania mamy także manuskrypt, który pozwoli nam układać te oto rytualne kawałki klocków w ołtarz naszego nieszczęścia. Och nie! Cóż za herezja! Tak mrocznego mroku to się nie spodziewałem. Naklejki! Och nie! Nie byłem na tyle odważny, aby ich przykleić do modelu, gdyż kto wie, jakie sługusy ciemności mogą zostać przyzwane przez United States. Pamiętajcie, United States jest to przywołujący zło. Naklejki, one przywołują zło. Ale właściwie są całkiem fajne, bo to są takie mroczne naklejki ze złotem. Demony lubią złoto, więc... Ale musicie być na to gotowi. Ja jeszcze nie jestem. A co jeszcze tkwi w manuskrypcie? Spytacie. Ano tkwi wiele, gdyż jest to model upamiętniający lądowanie na Księżycu w mroku. W mroku kosmosu, gdzie nikt nie słyszy waszego krzyku. Och, nawet jest mroczna mina Kennedy'ego. Tak? Serio, on tu robi dzióbek? A miało być mrocznie. No ale idźmy dalej. Piękne zdjęcia, krótkie, że tak powiem, fragmenty tekstu opisujące ten mały krok dla ludzkości, ale wielki dla człowieka. I jak zwykle skopałem. No nic. Demony mieszają mi w głowie. Ogólnie piękny manuskrypt, piękny i szczegółowy, jeśli chodzi o budowę tej oto diabelskiej machiny do lądowania na Księżycu. Także jest to godzin manuskrypt naszego oddania mrokowi, mroku, mrokation. Idźmy dalej, to jest zbyt traumatyczne dla mnie. Ach, ten mrok. Po odprawieniu rytuału budowania mamy ten oto lądownik zwany Apollińskim Orłem. Ha, ha, ha. Takim oryginalnym wylądowali ludzie na Księżycu. To był wielki krok dla ludzkości. A propos kroków, ta makieta, ten rytuał posiada nawet magiczne ślady stóp. Tak, to jest po prostu... Nie jestem w stanie powiedzieć więcej, bo mamy tutaj właśnie taką makietę pierwszych kroków na Księżycu i właściwie to... hep hop hyc, nieważne. Tak oto wygląda nasz lądownik, ale to nie tylko lądownik. Przy lądowniku... Pozwólcie, że schylę się do rytualnej komnaty. Mamy jeszcze dwa minifigi oraz flagę, tak. Na fladze powinna być naklejka, ale że nie ma naklejki, to zostawiam coś dla was, gdyż... Moi drodzy, tu macie przykład mrocznego rycerza kosmosu. Możecie domalować własną flagę i w komentarzach lub wysyłając na maila, jakże mrocznego, proszę zanotujcie, mroczny.mroczek@buziaczek.pl. Możecie wysłać zdjęcia swojego przerobionego mrocznego białego astronauty. Co będzie miał na fladze? Nie wiem, ale spodziewam się wielu głupot, iście szatańskich głupot. Ale tak, to jest jeden z dwóch Januszy, których dostajemy do zestawu. Bardzo ładny zresztą, biały. Tak, więc co by tu powiedzieć więcej? No, zacząłem o tych minifigach, no. Mamy tu minifigi Janusza i Janusza. Oczywiście oni mają inne imiona w tej amerykańskiej telewizji. Audrey Armstrong, ale dobra. Spójrzcie, jakże mroczny plan jest tego torsu minifiga. Z boku nawet mroczne zgniecenia ubrania. Och nie, z przodu jakieś pokrędełka, budulatory. I zadowolona mina, zadowolona, gdyż odprawił on mroczny rytuał i znalazł się na Księżycu. Drugi minifig
trzymający flagę, jest bardzo podobny w swoim, że tak powiem, kubraczku mrocznym, ale ma inną główkę. Widocznie odprawiali różne rytuały. Tutaj ta szybka się niestety nie otwiera, ale jest złotą szybką do rytuałów. Bardzo ładny tutaj widzimy. Biały, ale mroczny. Cudownie. Cudownie, cudownie, cudownie. Dwa kolekcjonerskie minifigi. A teraz przejdziemy do sedna, czyli zajmiemy się tym, co zbudowaliśmy magicznym rytuałem naszej instrukcji manuskryptu. Lądownikiem księżycowym. Dok. Nasz piekielny zestaw dzieli się na trzy moduły, które budujemy osobno. Podstawkę, dół lądownika oraz górę lądownika. No ho, ho, zatem przyjrzyjmy się, cóż skrywa ten behemot kosmosu. Ta oto istota szarości, złota, czerni oraz innej szarości w zasadzie. No tak. Jest i srebro. Srebro, które stanowi antidotum na... Właściwie nie wiem, na co mogłoby stanowić antidotum srebru, ale powiedzmy, że na kosmiczną sraczkę mroku. Nic więcej nie jestem w stanie wykrzesać. Dziękuję. Musiałem użyć moich piekielnych mocy, aby odrobinę tutaj przearanżować naszą przestrzeń rytualną, gdyż była nieodpowiednio ustawiona i trochę tutaj majtałem swoim mrocznym ramieniem o mroczne lampy dające białe mroczne światło. Tak, przejdźmy do tego zestawu. Jest dosyć ciężki, jak przypadło na demoniczny zestaw. Zacznijmy od tej oto szatańskiej podstawy. Jak widać, stanowi ono połączenie slopów, plejtów oraz innych klocuczków, które stanowią całkiem zgrabną podstawę z charakterem oraz tymi cudownymi, ja się nie mogę tego nachwalić, to jest po prostu tak mroczne. Śladami stóp. Śladami stóp. Śladami stóp. Przypatrzcie się na te detale. To są ślady stóp. Ślady stóp. Ale wiecie, możecie być nie do końca przekonani, ale dajcie mi chwilę. No. O. Ślady stóp. Ślady stóp. Nie mam pytań. Jest to idealne odwzorowanie z detalami co do jednej podeszwy. A jest tych śladów nawet 1, 2, 3, 4, 5, 6, a nie 7. To znaczy 6, bo na 7 można włożyć flagę, ale szkoda, że nie 666. Ach, manuskrypt mi spada. Och nie, odgłosy. Ach. Aż mi się szatańska ostrość popsuła w kamerce. Wszystko w Chinach. No, ale wracając do tego, jest to naprawdę dobra podstawka, dobry baseplate, można by powiedzieć, z miejscami tutaj na lądownik, więc jest naprawdę porządnie, porządnie. I to nie jest naklejka. To nie jest naklejka, także można było nie dać naklejki. No nic. Wracając do naszego lądownika, możemy udawać, iż on ląduje. Dać go tutaj w odpowiednie tutaj dziureczki i wygląda idealnie. Tak oto mroczny lądownik wylądował. Och, ileż tu jest złotych klocków. Przejdźmy do modułu numer 2. I tutaj zaraz okaże się pierwszy chwyt, sposób na budowę tego cuda i jest naprawdę całkiem miły. Powiem wam, że ci diabelscy projektanci odwalili kawał dobrej roboty. Tu mamy takie mroczne łapki, bo są czarne, z czarnej czerni. Jest jeszcze czarny taki tutaj wydech, nie? Stoi. I te łapki wczepiają się w te tutaj tosie. Dzięki temu wszystko się razem ładnie trzyma. Trzyma nawet. Trzyma przez trzy. I sama budowa tego w kształcie dziwacznego oktopentagramu
jest naprawdę zdumiewająca i dająca wiele satysfakcji, pokazująca wiele nowych technik. W środku mamy także tutaj takie pojemniki na patriotyczny tlen. Jeśli ktoś jest Polakiem, to wiecie, biało-czerwone, czerwone-białe. Pięknie, pięknie, to jest polski akcent. Polski mroczny akcent tego mrocznego modelu. Wybaczcie, prawie mnie poniosło. Ach, nie, musimy się wystrzegać takich tematów. Także podstawa lądownika jest niesamowita, dużo złotego. Można by powiedzieć, że jest to taka katedra mroku tego lądownika, gdyż tu też mamy dużo złota i przepychu. No, i co jeszcze? Mamy tutaj taki odrzut lądownika, wszystko ładnie, symetrycznie, podpórki naprawdę mroczne. Piękne, 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 powiem wam. Tu powinny być naklejki, ale ja powtarzam raz jeszcze, moja dusza jest zbyt mało mroczna, aby przyklejać te naklejki i przywoływać mocniejsze demony. Nie jestem w stanie tego zrobić, a moje kucyki pony jeszcze mnie nie obronią. Wybaczcie. Ale mogę wam pokazać coś innego. To są magiczne klapki, które możemy otwierać. I w jednej magicznej klapce mamy nikczemną, szatamanistyczną kamerę z bardzo takim vintage akcentem, czyli takim tutaj cudownym plejtem z emblematem nagrań z Watykanu z opętań, prawda? I to jeszcze filmuje, czyli to jest taka kamera do nagrywania szatamanistycznych opętań. A tutaj znajduje się miejsce na mroczną, białą tablicę, która też powinna mieć naklejkę, ale wracając do tematu, to by się nie powtarzać, wiadomo o co chodzi, nie? Jest piękna, biała taka naklejka, chciałem powiedzieć. Ach, już się w głowie miesza od tych mroków. A wchodź tam. Halo. A. Tak, to jest dół lądownika. O dziwo, naprawdę solidnie odwzorowany i powiem wam, że no, mroki się postarały. Naprawdę. Piękne, piękne. I całkiem przyjemnie się to buduje. O, postawimy. Ostatnia rzecz, czyli moduł księżycowy. Znaczy moduł, to wszystko jest modułem księżycowym, ale tutaj już wkładam minifigi. Normalnie to wygląda jak taka łódź podwodna trochę, taka... Yellow Submarine... O nie, zaśpiewałem coś po angielsku i to zaraz będą prawa autorskie. Nie, nie, wróć. Płyniut, płyniut, na żółty parachut. No nic jest mołot, sowiecki parachut. Hehe, dlatego nie przykleiłem flagi. A, wytnijmy to. No dobra, to jest tak bardzo... O, przywaliłem coś moją roczną nogą. Konkretnie mikrofon. Sporo antenek, tutaj takich odrzutów. To wszystko jest na tych fajnych, sztywnych hinge'ach, więc jest dobrze. Jak ustawicie w jednej pozycji, to wam się nie rozleci. Srebrne talerzyki do kontaktu z bazą. Tyli, 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 tyli. Halo Andrzeju, jak tam baza na dole? Dobrze, dobrze. I teraz tak, kolejny myk, który tu mi się bardzo podoba. Takie tutaj chwytaki, które wchodzą w łapaki. I to się całkiem miło zatrzaskuje. Powiem wam, że ja jestem zdumiony tym pomysłem i jest całkiem dobry. I cóż to mamy? Okno na świat. Okno, przez które możemy przeciskać mrocznych. O, pokażę wam, jak wygląda ta cała opcja. To jest wyjście na świat mroku. Okno mrocznego życia. Cóż. Mogę powiedzieć. Są w naszym życiu mrocznym chwile, gdy trzeba użyć pomocy, aby przepchać minifiga przez okno. Teraz tak, posmarujmy. Przechodzi idealnie. Problemy techniczne. No, ale wracając do naszego tego tutaj Andrzeja. Możemy go umieścić w mrocznej kabinie. Andrzeju, Andrzeju. Andrzeju, trzymaj się. Andrzeju, Andrzej.
Andrzej, jesteś telewizji, weź się wygarść. Andrzej! Śliski jakiś. Podejście numer 58. Wiesz, jest to, że wy tu teraz wyglądacie, jak ja staram się umiejscowić minifiga. No to jest to. Najpierw ślisko nie jest, potem nie można trafić w dziurkę. Nikt to powiedział, że klocki Lego nie odzwierciedlają życia. Coś mi wypadło. Aha, udało się. Tutaj mamy taki panel, na którym też powinny być manuskrypty do przywoływania demonów, ale niestety tutaj tego nie nakleiłem. Całkiem sporo miejsca. Dwa Janusze się tutaj zmieszczą. Ale że nie będziemy odczepiać drugiego Janusza, więc wprowadźmy tutaj mroczne artefakty, którymi może przywoływać najciemniejsze demony, czyli kucykapony. No, wejdź! No, już ten mrok tego powoduje, że się wykrzywia. Oraz... króliczka. Króliczka. Zamykamy okno życia. Szczepiamy. I tak oto nasz Janusz jest gotowy do najmroczniejszej podróży w samo centrum mroku wszechświata. I możemy sobie tu szczepić. Ach, ten mroczny mrok. Jest. Wszystko wróciło do normy. Lądownik jest w jednym kawałku i teraz może wystartować na ziemię. Drei, zwei, eins, das Feuerwehr machen, ja! Decepticon Barricade. Potwór Frankensteina, ho, 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 ho. Demoniczna krew demonów, ho, 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 ho.